Azbest należy do najbardziej toksycznych materiałów oddziałujących negatywnie na zdrowie człowieka. Jest to niezwykle podstępny materiał, bowiem osoby narażone na wdychanie jego włókien już nie mają szans na pozbycie się toksyny z organizmu. Szkodliwe działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Rozwijające się nowotwory dają o sobie znać czasami nawet po 20 czy 30 latach. Sukcesywne usuwanie elementów zawierających azbest jest zatem bardzo istotne dla ludzkiego życia i zdrowia. Jednym z takich szkodliwych produktów, niestety dość powszechnych, jest eternit pokrywający dachy bardzo wielu suwalskich budynków. Właśnie pojawiła się okazja, by bezpiecznie pozbyć się śmiercionośnego pokrycia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających śmiercionośny azbest. Prezydent miasta Suwałk będzie prowadził nabór wniosków w sprawie takich przedsięwzięć polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu szkodliwych materiałów w bieżącym roku. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej miasta Suwałki lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ulicy Mickiewicza. Co bardzo ważne, z uwagi na bardzo krótki termin składania wniosków do funduszu, miejski nabór wniosków będzie trwał tylko do wtorku 29 sierpnia do godziny 15:30.